Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania na temat tegorocznej edycji akcji Noc Bibliotek. Ja nazywam się Agnieszka Koszowska, pracuję w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i będę to webinarium dla Was prowadzić. Natomiast dzisiejszą naszą ekspertką jest Kasia Soltan-Młodożeniec, Krajowa Koordynatorka Akcji Nocy Bibliotek. I Kasia przygotowała dla Was prezentację i będzie też odpowiadać na Wasze pytania dotyczące uczestnictwa w dzisiejszej edycji, w tegorocznej edycji akcji. Niestety nie będzie z nami dzisiaj Joanny Górskiej z Fundacji ABC21 Cała Polska czyta dzieciom. Bardzo Was przepraszam, ale no, bardzo ważne sprawy w sposób nieoczekiwany uniemożliwiły jej udział w dzisiejszym spotkaniu, natomiast przekazała nam materiały, które my z kolei Wam przekażemy, więc te najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Też się dowiecie, co zostało przygotowane w ramach tej akcji w tym roku. Bardzo Was zachęcam do zadawania pytań. Prezentacja Kasi potrwa no, jakieś być może, nie wiem, pół godziny. No zobaczymy, ile czasu to nam zajmie przekazywanie tych takich bieżących informacji. Natomiast ostatnią część webinarium przeznaczamy tradycyjnie na pytania i odpowiedzi, które możecie zadawać cały czas trwania webinarium. I ja jestem tutaj między innymi po to, by te pytania wszystkie zapisać i później przekazać Kasi. Także z mojej strony na razie to już tyle. Ja wyłączam się i przekazuję już głos Kasi. Dzień dobry, witam Państwa. Katarzyna Sołtan-Młodożeniec, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od pierwszej edycji koordynuję akcję Noc Bibliotek. Dziękuję Ci, Agnieszko, za taki wspaniały wstęp i przekazanie tak wielu informacji. Ja przede wszystkim powiem jeszcze raz zbiorowe dzień dobry, bo tu widzę Państwa bardzo wielu na czacie, czy Was, co szalenie mnie cieszy i mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie nie będzie tylko taką moją jednostronną opowieścią o tym, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym roku w czwartej już edycji akcji Noc Bibliotek, ale będzie też okazją do zapytania o wszystko, co Was interesuje, rozwiania wszelkich wątpliwości. Także ja specjalnie tak zaplanowałam czas tego webinarium, żeby dużo czasu zostało na pytania, bo zwykle zostaje go za mało i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście pytali o wszystko, o co tylko czujecie, że warto zapytać. Rozwiejmy wszelkie wątpliwości. Tegoroczna akcja, która odbywa się już po raz czwarty, co z dumą oznajmiamy, bo ta cykliczność jakby sprawia, że bardzo się rozwija. Jest 9 czerwca, czyli mamy prawie trzy tygodnie równo do akcji i jest jeszcze czas na wykorzystanie bardzo wielu materiałów, które są na stronie, a które być może nie są wszystkim Wam znane. Stąd trochę miejsca poświęcę na pokazanie tych elementów, które warto wykorzystać. To są zarówno scenariusze warsztatów, jak i gry, wszelkie jakieś takie inspiracyjne pomysły, które możecie przetworzyć i jakby je przenieść na swoje lokalne potrzeby, bo też bardzo nam zależy, żeby nasza akcja nie była takim zamkniętym tworem, gdzie my coś proponujemy, wy to realizujecie i no, jesteśmy szczęśliwi, że w tylu miejscach w Polsce się coś zadziało związanego z promocją tak wspaniałych miejsc jak biblioteki i z promocją czytania. Zależy nam na tym, żebyście twórczo podchodzili do tych materiałów, twórczo podchodzili do naszych haseł, do naszych pomysłów, w ogóle do idei akcji. Zresztą po sprawozdaniach, powieściach, które otrzymujemy od Was co roku, widzimy, że tak się właśnie dzieje. Ale im ktoś bardziej samodzielnie jakby planuje noc, tym bardziej nas to cieszy, choć staramy się rozwijać te nasze propozycje i wiemy, że półka z pomysłami się ugina od coraz liczniejszych inspiracji i no i oczywiście obiecujemy ją jeszcze rozbudowywać. Za chwilę w ten weekend w Warszawie odbywa się Noc Muzeów, która czasami jest mylona z naszą akcją, bo włączają się w nią również biblioteki, zanim powstała nasza akcja. Aktywne biblioteki też w miejscach, w których Noc Muzeów się odbywa, czyli w dużych miastach.
też organizowały coś w ramach nocy. Wiemy też, że w różnych częściach Polski, w innych niż Mazowsze, odbywały się też noce w bibliotece czy noce bibliotek, ale mamy takie poczucie, że jakby nasza akcja w kontekście właśnie takich dużych muzealnych wydarzeń w miejscowościach, gdzie te muzea są, czyli po prostu w dużych miastach, jest jakby zupełnie inną propozycją. Lubimy noc muzeów, odwiedzamy muzea, natomiast idea nocy bibliotek, o czym chcę powiedzieć na początku, jest o tyle inna, że my zachęcamy do tego, żeby pójść do swojej lokalnej biblioteki, czyli żeby odwiedzić miejsce, które jest blisko nas, z którego być może rzadko korzystamy albo wcale, a może nawet nie wiemy, gdzie ono się dokładnie znajduje, bo jeśli czytamy, to kupujemy książki, a jeśli nie czytamy, to no, po prostu tego miejsca nie znamy, bo go nie szukaliśmy. Dlatego tak bardzo nas cieszy, że Noc Bibliotek tak się rozwinęła liczebnie, że od pierwszej edycji, w której było 600 dokładnie bibliotek, urosła do prawie 1700, to dane z wczoraj, bo jeszcze dzisiaj nie przyjmowaliśmy zgłoszeń, nie rejestrowaliśmy bibliotek, więc no, mamy takie poczucie, że naprawdę możemy być dumni, przede wszystkim wy możecie być dumni, że biblioteki są tak aktywne i tak otwarte na nowe propozycje. Pokażę, jak już mówię o tej liczebności, od razu pokażę mapę, to jest mapa też z wczoraj, Polska cała czerwona, tutaj też widać bibliotekę w Lwowie, która się włączyła, mamy też bibliotekę w Mississadze w Kanadzie, bibliotekę w Rosji, w Hiszpanii, także międzynarodowo też co roku przybywa tych placówek, chociaż idea była taka, żebyśmy jakby rozwijali w Polsce, ale jesteśmy oczywiście otwarci na rozwój międzynarodowy. Jeśli chodzi o samą ideę, no to myślę, że większość Państwa po prostu wie, na czym polega ta akcja, ale formuła, tak jak już powiedziałam, jest bardzo, bardzo otwarta. Po prostu wieczorem, po południu, w ustalony dzień otwieramy bibliotekę i czekamy tam na czytelników z przygotowanymi atrakcjami. Pokazujemy zasoby, pokazujemy zbiory, pokazujemy też siebie, czyli po właściwie bibliotekarze są największym skarbem bibliotek i to jest ta okazja, żeby spotkać się z czytelnikami w takim może mniej konwencjonalny, bardziej nietypowy, atrakcyjny sposób. Co do daty, to myślę, że też wszyscy Państwo ją znacie, ale jeszcze to powiedzmy. Noc bibliotek w większości miejsc w Polsce odbywa się 9 czerwca. W ogromnej większości są biblioteki szkolne, które za naszą zgodą przygotowują akcję w piątek, 8 czerwca. To są względy organizacyjne, które my oczywiście rozumiemy i jeśli są tutaj z nami bibliotekarze szkolni, którzy boją się tej soboty, właśnie ze względów organizacyjno, nie wiem, związanych z bezpieczeństwem uczniów czy zgodami rodziców, to oczywiście dajemy zielone światło do tych piątkowych nocy, chociaż wiemy też, że bardzo, bardzo wielu bibliotekach szkolnych świetnie się udają te sobotnie noce, łącznie z nocowaniem uczniów, co potem myślę, że będzie zapamiętane do końca życia. Są to wrażenia niepowtarzalne. Czasami ja słyszę takie pytanie od Państwa właśnie, czy noc bibliotek łączy się z obowiązkowym nocowaniem czytelników w bibliotece? Więc ja mówię, jeśli o mnie chodzi, to bym chętnie wyznaczyła taką zasadę, ale nie chcę Państwa ograniczać, natomiast wiem, że jest to olbrzymia frajda dla dzieci, przeżycie niezwykłe i bardzo Wam dziękuję za taką odwagę w organizowaniu tego i te zdjęcia, które nam przesyłacie i zamieszczacie na stronie i te relacje i nasze osobiste wrażenia i doświadczenia nasze i naszych znajomych dzieci pokazują, że jest to naprawdę niezwykła frajda przenocować między regałami. Jeszcze film, o którym będzie za chwilę mowa, jest takim ładnym może dopełnieniem wieczoru i po seansie czy w trakcie seansu małe dzieci zasypiają. Także wszystko się pięknie układa w to, żeby
podjąć takie wyzwanie i zaproponować te noclegi, chociaż wymyślając tę akcję zupełnie nie mieliśmy tego na myśli, ale tak jak mówię, odwagi w tej sprawie. Hasło tegoroczne. No cóż, mamy tak wyjątkowy rok, jesteśmy szczęściarzami, bo akurat nasze pokolenie przeżywa stulecie niepodległości Polski, także nie mogliśmy się wobec tego jakoś nie ustosunkować. Trudne słowo Rzeczpospolita. Mam nadzieję, że jednak nie za trudne. Tradycja futurystów zobowiązuje międzywojennych. Mam nadzieję, że jest ono na tyle pojemne, że nie ogranicza naszego myślenia tylko do historii, tylko do przeszłości, ale właściwie pozwala nam pokazać polską literaturę, polską ilustrację, w ogóle Polskę w dowolny sposób. Myśmy zaproponowali taką ideę właściwie, żeby, ponieważ dużo się dzieje w tym roku w związku z wydarzeniami z 18 roku, żeby oczywiście historia, ale też żeby spojrzeć w przyszłość i pomyśleć o warsztatach w bibliotece pod hasłem Polska za 100 lat. To było po prostu, to był taki mój pomysł, który w sposób bardzo lakoniczny wyraziłam w opisie akcji i okazało się, że on jest niezwykle nośny i jak w kolejnych planach wydarzeń, które oczywiście czytamy, które zamieszczacie zgłaszając bibliotekę do akcji, a potem aktualizując te plany, zobaczyłam, że bardzo, bardzo dużo bibliotek jakby podjęło to wyzwanie i weszło w tę konwencję, co nas niezwykle cieszy, bo myślimy, konwencja kosmiczna w kontekście obchodów stulecia niepodległej, myślę, że jest wspaniałym pomysłem i dużym wyzwaniem, bo to też skłania do takiej refleksji, jaką Polskę sobie w ogóle życzymy, czego sobie życzymy, żeby wyglądała Polska za 100 lat, prawda? Jak my powinniśmy żyć dzisiaj, żeby te nasze idee za 100 lat się spełniły. Także bardzo Wam dziękuję za to, że podjęliście to hasło. Zaraz będę mówiła o konkretnych materiałach, które przygotowaliśmy. O, już mogę właściwie powiedzieć za chwilę. Tu tylko jeszcze takie podkreślenie naszej otwartości, bo też takie pytania często słyszymy, czy jakieś nietypowe biblioteki mogą się zgłaszać do akcji, bo idea, czy to jest tylko dla bibliotek publicznych i szkolnych, więc oczywiście, że mogą. No, nazwa jakby zobowiązuje i wskazuje na to, że zapraszamy wszystkie biblioteki. Ja nawet na początku o tym mówiłam, że wręcz biblioteki domowe też zapraszamy, jeśli ktoś chce zaprosić sąsiadów i dzielić się na stałe księgozbiorem, to też jest mile widziany. Mamy kilka takich miejsc społecznych, powiedzmy, ogrodów społecznych, w których się odbywają akcje czytelnicze, ale nie są stricte bibliotekami lub są takimi bibliotekami inspe, które dopiero jeszcze się zawiązują. Na przykład mieszkańcy, to jest bodajże w Poznaniu, składają projekt do budżetu obywatelskiego, partycypacyjnego, żeby założyć taką bibliotekę i już jakby na sam początek zgłosili się do nas ze swoim księgozbiorem, żeby zacząć od takiej akcji nocnej. Bardzo nam się to podoba, popieramy to i oczywiście zapraszamy takie tego rodzaju inicjatywy. Jeśli chodzi o termin zgłoszeń, to też częste pytanie. Zgłoszenia przyjmujemy do 9 czerwca, a nawet mogę powiedzieć, że do 10, bo zwykle jest tak, że następnego dnia jeszcze jest kilka zgłoszeń bibliotek, które mówią, że zrobiły, działo się, ale nie dopełniły formalności wcześniej. Także spokojnie, dajemy tę szansę, formularz zgłoszeniowy zamkniemy 10 w takim razie, ale oczywiście liczymy na to, że jednak większość bibliotek pokaże nam się wcześniej. Niestety mamy ograniczoną liczbę materiałów, które wysłaliśmy już do Państwa, one są w drodze i te biblioteki, które już zgłaszają się od kilku dni czy kilkunastu, nie dostaną od nas paczek papierowych, ponieważ no, ta liczba jest naprawdę bardzo już duża, a niestety fundusze mamy bardzo, bardzo ograniczone i takie same jak co roku, więc więcej tych materiałów nie jesteśmy w stanie nawet wyprodukować ani wysłać, ale
Zapraszamy do korzystania z elektronicznej formy materiałów promocyjnych, a jeśli chodzi o merytoryczne, edukacyjne, to poza książkami wszystkie są oczywiście na stronie akcji, a jeśli jeszcze ich nie ma, to za chwilę będą. Tu jeszcze jest mowa o mapie. To myślę, że każdy, kto się interesował akcją Noc Bibliotek, to zna tą mapę. Oglądaliśmy ją przed chwilą. Natomiast no, ważna informacja, że plany wydarzeń, które podajecie Państwo przy rejestracji, można modyfikować do samego końca. Także proszę nie czekać jakby z tym zgłoszeniem do dopięcia programu do końca, bo można to później sobie zaktualizować. Półka z pomysłami. Też myślę, że zakładka, już miejsce na stronie Państwu znane. Mówiłam też już o nim. Bardzo zachęcam, żeby tam zajrzeć, bo jest tam tak wiele propozycji, tak różnych, że myślę, że jeśli ktoś czuje, że brak mu inspiracji, to tutaj zainspirowany się poczuje i na pewno znajdzie coś dla siebie. Półka ma też co roku takie specjalne swoje odsłony związane z hasłem akcji przede wszystkim. W tym roku jest właśnie półka specjalna Rzeczpospoczyta. Jak klikniecie Państwo na zakładkę w menu górnym na stronie Półka z pomysłami, to tam się otworzy propozycja Rzeczpospoczyty. I znajdziecie tam Państwo kilka takich dość sążnistych materiałów z propozycjami zarówno historycznymi, konkretne scenariusze warsztatów związanych z 18 rokiem, a właściwie z bohaterami codzienności tamtego okresu, a także materiał związany właśnie z Polską za 100 lat, z kapsułami czasu i różnymi propozycjami, jak można poza takimi najprostszymi pomysłami typu, nie wiem, konkurs plastyczny dla dzieci, jak można to bardziej międzypokoleniowo i jakoś tak kreatywnie rozegrać ten temat. Także bardzo zachęcam, te materiały myślę, że są takie bardzo konkretne, praktyczne i łatwo je wcielić w życie u Państwa i też oczywiście, tak jak mówiłam, są otwarte, jakby mają taką otwartą formułę na waszą specyfikę lokalną. Także można je odnieść do swojej jakby i lokalnej tradycji, historii i takiej już współczesnej codzienności. Już mówiłam o tych paczkach, które wyszły. One czasami Państwo pytacie, kiedy dokładnie dojdą, więc one wchodzą jakby sukcesywnie, ale już do, myślę, że do środy w przyszłym tygodniu do wszystkich bibliotek dotrą na pewno. Także proszę o cierpliwość. Co w nich znajdziecie, to mówiłam o różnych rzeczach, takich tradycyjne już te nasze coroczne, to są plakaty, exiblisy, naklejki, które możecie wkleić do książek otrzymanych od nas i też dzieci oczywiście na pamiątkę, dzieci uczestniczące w akcji mogą sobie wkleić do swoich książeczek, natomiast zakładki wiadomo, natomiast w tym roku opracowaliśmy flirt po Sienkiewiczu i Leśmianie, które okazały się, sądząc z relacji z recenzji hitem. Opracowaliśmy flirt z Niepodległą, to było większe wyzwanie. Korzystaliśmy jak co roku ze zbiorów Polony, ale no, długo się zastanawialiśmy, jak to rozegrać, żeby było i ciekawie, i zabawnie, i pięknie literacko. No i ostatecznie wybraliśmy po prostu teksty, które były czytane w około 1918 roku. Poezja z Kamandrytów oczywiście, ale też literatura taka patriotyczna, wiersze Staffa, Norwida, które wówczas w tym przełomowym roku, w tym przełomowym okresie były no, taką lekturą codzienności. A także teksty satyryczne, które były też bardzo inspirujące do wybierania cytatów. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawili i że jak co roku to jest taka nasza propozycja dla starszych, dla dorosłych, bo książki i powiedzmy materiały plastyczne, graficzne bardziej są może skierowane do dzieci, no, a ten flirt no, to jest taka propozycja dla dorosłych uczestników nocy. Jeśli chodzi o książki, to chcę powiedzieć, że stałym partnerem akcji jest wydawnictwo Egmont, które właściwie już od drugiej edycji jest z nami i w tym roku wszystkie biblioteki, te, które dostaną paczki, znajdą w niej książki Egmontu. Jedna to będzie komiks,
różne tytuły, także nie wiem, co trafi się w waszej konkretnej paczce. Natomiast będzie to na pewno Kajko i Kokosz i laureaci nagrody imienia Janusza Christy. Polscy autorzy, polscy ilustratorzy. Także to jest jakby ta idea, która przy wyborze tych lektur nam przyświecała. Oprócz komiksów będzie to książka z serii Poczytaj ze mną. To jest jakby taka seria dla dzieci młodszych niż czytam sobie, niż dzieci czytające już samodzielnie, tylko to jest raczej do lektury z rodzicami. Bardzo pięknie zilustrowane przez polskich ilustratorów i też założenie jest takie, że polskich autorów. Bardzo polecamy. Do nich na stronie akcji znajdziecie scenariusze warsztatów i takie, jeśli chodzi o komiksy, to taki tekst właściwie inspirujący w ogóle do pracy z komiksem w bibliotece. I nie tylko z tymi, które otrzymujecie od nas, a oczywiście te polecamy, ale w ogóle z komiksami, które wiemy też z waszych zgłoszeń. Kategoria przyjmę do biblioteki to jest dla nas właśnie inspiracja, jeśli chodzi o te lektury, które wybieramy dla was, te książki. Oczywiście to jest idea, jest taka, żeby to ma być dla czytelników, którzy odwiedzają bibliotekę i chcą coś przynieść do zbiorów publicznych. Natomiast te komiksy się zaczęły tam już bardzo, bardzo licznie pojawiać, więc dla nas to było oczywiste, że w tym roku musimy zadbać o komiks dla was. Jeśli chodzi o materiały plastyczne, to pokazuję plakat. To są te naklejki Exibrisy, zakładka. A teraz przyszedł czas na ważny moment, ponieważ mogę już dzisiaj oficjalnie ogłosić, że film, który, już czytacie sobie Państwo, więc wiecie, film, który będziemy Wam udostępniać jeszcze w maju, do którego pozyskaliśmy prawa dzięki uprzejmości Next Filmu, dystrybutora filmu i producenta, to jest film Tarapaty, który był jesienią w kinach, jest naprawdę nowością kinową. Myślę, że bardzo wiele dzieci go nie widziało. Jest to kino familijne, przygodowe, takie nawiązujące trochę do nie tyle do tych współczesnych konwencji kina dziecięco-młodzieżowego, co może bardziej tak jakoś kojarzy się z Niziurskim, z Nienackim. No, myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo wartościowy film. Mało jest takich propozycji w polskim kinie dla dzieci i młodzieży, a równocześnie jest to kino familijne, które myślę, że z dużym zainteresowaniem i sentymentem rodzice obejrzą ten film. Także bardzo polecamy. Jeśli chodzi o szczegóły, to tu już mam jakieś szczegółowe informacje, że wiemy od was, że sama data 8 i 9 czerwca, bo tak zawsze jakby pamiętając o szkołach też myślimy o tym poprzednim dniu, to jest jednak za mało i staramy się, żeby te licencje były troszeczkę dłuższe i żebyście mogli, jeśli nie w ramach nocy, to wykorzystać to innego dnia jakoś wokół tego terminu nocy i w tym roku będzie to od 2 do 10 czerwca, co wiąże się też z terminem tygodnia czytania dzieciom, który właśnie startuje 2 czerwca, o czym będziemy mówić później, krótko w imieniu Jasi. Dlatego zachęcamy do zaplanowania tej projekcji. Jeśli chodzi o sposób przekazania filmu, to też od razu może wyjaśnię, bo część osób spodziewa się, że to są płyty DVD w paczkach. Tak nie jest. Nie mamy takiej możliwości niestety, żeby zakupić dla wszystkich płyty, więc wynegocjowaliśmy po prostu z dystrybutorem, że będziemy Państwu, tak jak zresztą w ubiegłych latach, udostępniać link do pobrania filmu. Także proszę się nie martwić, że to będzie online, bo rzeczywiście tak teraz już jest w rzeczywistości praw do filmów i dystrybucji, że no, z dużą niechęcią dystrybutorzy w ogóle zgadzają się na udostępnienie pliku z filmem, ale się udało i dostaniecie plik, także będziecie mogli sobie spokojnie wcześniej technicznie się przygotować do projekcji i ją sobie spokojnie zaplanować. Na stronie akcji dzisiaj po webinarium zamieścimy informacje już o filmie, tam będziecie mogli też sobie pobrać plakat. Gdyby ktoś potrzebował plakatów w wyższej rozdzielczości, takiego, który chce wydrukować w formacie B1, to prosimy o kontakt. Będziemy przesyłać wszelkie materiały promocyjne. Jeśli byście chcieli jakoś szczególnie promować Noc Bibliotek pod kątem
tej atrakcji, jaką jest film. Jeśli tak już tak pędzę, bo chciałabym odpowiadać na pytania. Od razu już teraz, korzystając z okazji, że się po prostu słyszymy i widzimy, czytamy, chciałabym powiedzieć o tym, że bardzo, bardzo nam zależy na tych wieściach z Bibliotek Was, bo my czytamy te plany, ale wiemy też, że one właśnie są aktualizowane, że wiele rzeczy się zmienia. Też mamy wrażenie, że pod wpływem naszych inspiracji, ale też i Waszych pomysłów. I bardzo nam zależy, żeby w miarę możliwości wszystkie biblioteki biorące udział w akcji, zgodnie z regulaminem, przesłały nam nie sprawozdania, bo nie chodzi nam o jakąś taką techniczną, restrykcyjną formę, tylko po prostu wieści, co się udało, co nie wyszło, ile osób przyszło, jakieś Wasze sugestie do nas dotyczące kolejnych edycji. Bardzo będziemy za to wdzięczni i potem na podstawie Waszych działań też przygotowujemy te materiały na kolejny rok. Wiemy, co Was interesuje, co by się jeszcze przydało. Także olbrzymia prośba, żeby po wydarzeniach nocy przygotować dla nas takie krótkie sprawozdanie. My jeszcze oczywiście w newsletterach, w mailingu do Was będziemy o tym przypominać, wyślemy taką formatkę, takie ułatwienie właśnie z hasłami, o czym warto napisać, jeśli ktoś ma wątpliwości, czym warto się podzielić. Jeśli chodzi o stronę techniczną, no to nowi uczestnicy pewnie nie wiedzą, a starzy doskonale wiedzą, że wizytówki bibliotek na stronie akcji są równocześnie jakby kontami bibliotek, także sami zamieszczacie informacje, wieści z bibliotek na stronie akcji. Nie wymaga to naszej ingerencji, my oczywiście tam w miarę możliwości staramy się coś ewentualnie zredagować czy pomóc, ale olbrzymia prośba, żeby to jakby korzystać z tej możliwości, że to są takie wasze miejsca na stronie. W tym roku będzie też, myślę, że dość atrakcyjna rzecz, czyli że wieści będą oczywiście w osobnym miejscu, ale też będzie można je przeczytać z poziomu mapy, czyli będziemy mogli po prostu klikając na wizytówki szkół na mapie, na znaczniki, poczytać, co gdzie się działo, tak jak czytamy plany. Myślę, że to będzie fajna, ciekawa forma zapoznania się z tymi wydarzeniami. Jeśli chodzi o centralną noc, to zapowiedzieliśmy w tamtym roku, że wyjedziemy z Warszawy. Niestety się to nie udało, ale nie do końca niestety, ponieważ robimy centralną noc nadal w Warszawie, ale trochę jakby w innej skali i w innym, w miejscu bardzo ważnym dla województwa mazowieckiego, czyli w Bibliotece Głównej dla Warszawy i dla województwa mazowieckiego na ulicy Koszykowej w Warszawie. Ona bardzo się zmieniła w ostatnich latach. Jest przepiękna, oblężona przez hipsterską młodzież. Świetne miejsce, które po prostu zdecydowaliśmy się pokazać, bo od początku jakby akcji no chcemy pokazywać te zmiany w bibliotekach i służyć takimi inspiracjami, więc będziemy nadawać ze sceny na Koszykowej. Będziemy też transmitować dla Was, nie wiem jeszcze przez jaki czas, ale na pewno ten moment otwarcia, czytania wiersza, którego jeszcze nie mamy, ale znaczy jeszcze nie wybraliśmy ostatecznie. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to już pytaliśmy o to na Facebooku, ale jeszcze tu pytamy. Wiersz oddający ideę akcji, tak myślenie nasze oczywiście od razu popłynęło w stronę skamandrytów, ale zobaczymy. Tytuł podamy, tak jak tutaj pisze, do 25 maja, czyli w przyszłym tygodniu. Wszelkie inspiracje jeszcze przyjmujemy i sugestie. I o 19 na scenie otwieramy oficjalnie akcję w bibliotekach, w Bibliotece na Koszykowej i w bibliotekach w całej Polsce. Oczywiście, jeśli ktoś zaczyna wcześniej, to jest to zrozumiałe. Czasami nawet o 16, prawda, biblioteki dla dzieci zaczynają. Po prostu no, musieliśmy przyjąć jakąś taką godzinę, która jest powiedzmy najbardziej, jest w, zwykle jakieś aktywności już wtedy są w większości bibliotek.
i będziemy to transmitować. Link będzie i na Facebooku, będzie bezpośrednia transmisja i na stronie akcji oczywiście. Bardzo zachęcamy, połączcie się z nami. Można rzucić po prostu na ścianę, nie przerywając dobrej zabawy nas i będzie nam bardzo przyjemnie, gdybyście się z nami połączyli, gdybyśmy mogli wspólnie przeczytać ten wiersz i wszyscy razem otworzyć czwartą już noc bibliotek. Tutaj mam ważną stronę z partnerami akcji. Bardzo nam się rozwija ta grupa, co nas bardzo cieszy. Akcję w tym roku objął swoim patronatem minister edukacji narodowej, minister kultury, Narodowe Centrum Kultury. Także mamy taki, to są honorowe patronaty, oczywiście Biblioteka Narodowa, która gra z nami od początku. Bardzo nas to cieszy i mamy nadzieję, że będzie to też jakieś wsparcie dla was. To chyba jeśli o mnie chodzi wszystko. Mam nadzieję, że są jakieś pytania i będę mogła konkretnie tutaj pomóc, jakoś sobie z nimi poradzę i odpowiem. Bardzo wam dziękuję przede wszystkim za tak liczny udział w webinarze. O, już Agnieszka się zapaliła, ale ja cały czas jestem. I czekam na pytania. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, dziękuję bardzo Kasiu. Pytań kilka było, ja je zapisałam, natomiast teraz jeszcze zanim przejdziemy do pytań, to kilka krótkich dosłownie informacji na temat Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Przedstawię je w zastępstwie Joanny Górskiej, która niestety nie mogła dzisiaj z nami być, ale przesłała prezentację. Może tak do końca szczegółowo tej prezentacji nie będę omawiać, bo zapewne wielu z was ta akcja, która no już od wielu, wielu lat jest prowadzona i doskonale znana. Natomiast na pewno jesteście zainteresowani, czy chętnie się dowiecie, jakiego rodzaju materiały zostały przygotowane specjalnie z okazji tej edycji. I tu mamy na przykład taki bardzo ciekawy zeszyt interaktywny, który się nazywa Czytanie łączy pokolenia. I ten zeszyt został przygotowany przez oficynę wydawniczą Oryginały, specjalnie właśnie z okazji tegorocznej edycji akcji. Możecie sobie pobrać ten zeszyt ze strony Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Natomiast idea jest taka, że można sobie ten zeszyt złożyć i wykorzystać go w zajęciach, a nawet nie w zajęciach, tylko zaproponować na przykład dzieciom, żeby przeprowadziły wywiady z różnymi, ze swoimi dziadkami i babciami. Chodzi tutaj właśnie o różnice pokoleniowe, o tym, żeby się dowiedzieć, jak w innych pokoleniach wyglądało czytanie, na przykład jakiego rodzaju opowieści, jakie bajki, jakie historie czytały wasze babcie, czy babcie właśnie dzieci, z którymi na przykład będziecie prowadzili zajęcia. I ten zeszyt można właśnie do tego wykorzystać. To znaczy dzieciaki znajdują takie informacje, czy właśnie uzyskują takie informacje, rozmawiając ze starszymi osobami ze swoich rodzin, na przykład, czy z babciami, z dziadkami, z rodzicami, czy z innymi osobami z rodziny i właśnie wypełniają ten zeszyt. Także jest to takie naprawdę bardzo fajne, bo twórcze zajęcie dla dzieciaków, a jednocześnie wszystko właśnie wokół czytania i bardzo taka bardzo fajna, angażująca aktywność. Druga rzecz, która została przygotowana w ramach tegorocznej edycji akcji, to propozycja warsztatów dla dzieci pod takim roboczym hasłem Zostań redaktorem świerszczyka. I tu z kolei jest do pobrania taka szata graficzna magazynu Świerszczyk w PDF-ie. Można ją sobie pobrać i można uzupełnić tam treść, tak jakby pobawić się w redaktora Świerszczyka. I do pobrania jest scenariusz też dla dzieci i jest opowiadanie Grzegorza Kozdebkę Ludzie ludziom, z którym można właśnie zrobić zajęcia i pracować nad takimi warsztatami. Grzegorz Kozdebkę, oprócz tego, że jest znanym autorem
autorem książek dla dzieci, to też był redaktorem Świerszczyka. Także z tego powodu właśnie wokół jego twórczości ten warsztat jest zorganizowany. I jeszcze trzecia taka nowa rzecz, która będzie w tym roku, to scenariusz warsztatów dla dzieci wokół książek Nelly Rapp, warsztaty z piratami, upiorną akademią. I tutaj też macie scenariusz warsztatów i jeszcze jakieś materialiczne po prostu do pobrania na stronie akcji. Już Wam wkleiłam tą stronę, pewnie większość z Was zna, ale możecie sobie też kliknąć, przejść bezpośrednio do tej strony i tam sobie te materiały przeczytać, zapoznać się z nimi, czy właśnie pobrać to, co jest do pobrania. Dobrze, to teraz może przejdziemy właśnie do tego, już do tej części takiej pytaniowej. Ja tu powiększę, właśnie wkleję różne pytania takie, o właśnie, cztery pierwsze pytania. Możecie też je zobaczyć sobie tutaj na czacie. Ja je jeszcze przeczytam. Mam nadzieję, że wszystko tutaj technicznie się uda. Większość z Was pytała o to, kiedy dotrą do materiały promocyjne. Kasia o tym mówiła, ale dobrze, żeby przypomniała. I czy te biblioteki, które już dzisiaj się na przykład zgłoszą, czy zgłosiły się niedawno, to nie otrzymają materiałów. Też Kasiu, dobrze, żeby to też jeszcze raz wyjaśnić. Tak, i takie pytanie, oczywiście. Czy trzeba korzystać ze wszystkich materiałów, które otrzymano od Państwa podczas Nocy Bibliotek? Tak, już odpowiadam. Jeśli chodzi o materiały, w większości zostały one już wysłane, ale niestety ta baza nie odpowiada terminowi zgłoszeń, tylko jest alfabetyczna. Także ponieważ jest to 1600 paczek, więc one sukcesywnie po prostu wychodzą, bo jeszcze dzisiaj ostatnia partia wychodzi, zgodnie z umową do połowy przyszłego tygodnia wszędzie mają dotrzeć. Inaczej będzie to już wymagało reklamacji z naszej strony. Także jeśli do kogoś do środy w przyszłym tygodniu nie dojdą materiały, mówię oczywiście o bibliotekach z tej puli pierwszych 1600, to proszę bardzo o sygnał i będziemy szukać. Ale w ubiegłym roku były to jakieś zupełnie jeden czy dwa przypadki, bardzo pojedyncze. Także to, jeśli chodzi o termin wysyłki, a jeśli chodzi o liczbę materiałów, czyli czy jeszcze, jeśli ktoś dziś, czy w ubiegłym tygodniu, to czy jednak coś otrzymano. Niestety bardzo, bardzo mi przykro, już też mówiłam o tym wcześniej, nie mamy takiej możliwości, żeby jeszcze bardziej powiększyć tę pulę. Już ona jest za taki budżet jak w ubiegłym roku 1300, wysyłamy 1600 i produkujemy więcej tych materiałów, wyprodukowaliśmy. Także niestety to już była ta górna granica, którą mogliśmy po prostu podołać finansowo. Zachęcamy do pobierania po prostu ze strony, właściwie tam wszystko udostępniamy łącznie z flirtem, który można sobie też wydrukować. Wiem, że to nie wszyscy mają taką możliwość, ale wszystko jest jakby w pełni otwarte dla Państwa, także w przyszłym roku zachęcam do wcześniejszej rejestracji, no bo niestety, znaczy bardzo się cieszymy, że skala jest tak duża i że się tak akcja rozrosła, natomiast no, jeśli chodzi o fundusze, to nie, one się nie zmieniły. Było też pytanie, tutaj wychwyciłam, dotyczące terminu przesyłania sprawozdania, ale nie wiem, czy to teraz, czy za chwilę? To może za chwilę, bo teraz kilka pytań dotyczyło filmu i myślę, że ponieważ po raz pierwszy o tym filmie dzisiaj, Kasia, powiedziałaś i to może budzić różne wątpliwości, na przykład dla kogo jest ten film, jakie grupy docelowe, w jaki sposób on będzie udostępniany. Tutaj właśnie padły takie pytania, do jakiej grupy wiekowej, czy w ramach licencji możliwa jest jednorazowa projekcja filmu, czy to może być kilka projekcji, czy link dostaniemy na mail, czy licencja jest tylko na teren Polski i w jaki sposób będzie można oglądać film. Także tutaj te pytania są wklejone, żeby nam nie uciekły i gdybyś mogła tutaj te wątpliwości rozwinąć. Jeśli chodzi o film, to będzie on Państwu, plik z filmem, będzie Państwu udostępniany w postaci właśnie wysyłki mailowej z linkiem i hasłem do pobrania. Także wszystkie zgłoszone do nas biblioteki, nie tylko z tej puli 1600, tylko z
również te, które zgłoszą się dziś, dostaną od nas taki link i mamy takie doświadczenia z poprzednich lat, że nie wszystkie placówki korzystają oczywiście z filmu, bo są to czasami bardzo specyficzne programy nocy i także tutaj ta liczba 1600 jakby nam nie przeszkadza, że śmiało proszę się rejestrować, choć, jeśli robicie Państwo noc, choćby właśnie ze względu na te prawa do filmu. Co to za film? O filmie dosłownie za chwilę, po moim powrocie do biura, uruchomimy już ten plik, który jest na stronie, po prostu go wyświetlimy z informacją o filmie. Jest to oficjalnie film od 8 lat, ale jest to typowe kino przygodowe, takie familijne. Także myślę, że młodsze dzieci też się bardzo zainteresują i rodzice, bo na takim filmie nam zawsze co roku zależy. I Lasy, i Maja ubiegłoroczny, i Magiczne Drzewo, to jest właśnie jakby ten klimat, ta grupa. Pewnie dla samych dorosłych no nie będzie to atrakcyjne, natomiast dla rodziny ogólnie mówiąc tak. Jest świetna obsada aktorska, także naprawdę film dzieje się w Warszawie, na Mokotowie. I jest, tak jak mówiłam, nowością kinową, także myślę, że to jest też atrakcyjne, że bardzo wiele dzieci po prostu go jeszcze nie widziało, czy wiele osób. Jeśli chodzi o licencję, to niestety ona dotyczy tylko Polski, bo prawa międzynarodowe regulują inne organizacje zarządzania prawami i jest to niemożliwe, żebyśmy my to jakby wykupili na cały świat. Także bardzo, bardzo mi przykro, ale zresztą tak jest co roku, no, że nasza licencja, którą mamy określoną w umowie z dystrybutorem i z producentem, obejmuje tylko Polskę. Jeśli chodzi o termin, tak jak mówiłam, jest on między drugim a dziesiątym projekcja jest legalna. Prosimy tylko o informację, jeśli to nie jest 8 ani 9, po prostu informację na mail o ten oficjalny nocny nocbibliotek@maupa.org.pl o tym, kiedy Państwo robicie projekcję. O to nas też poprosił jakby dystrybutor i jesteśmy do tego zobowiązani w umowie. Także chcą mieć po prostu kontrolę nad tymi projekcjami oczywiście, ale publiczny pokaz w tym terminie w bibliotece czy w innym miejscu w ramach Nocy Bibliotek jest jak najbardziej legalny i mam nadzieję, że będzie też udany. Czy jeszcze coś związanego z filmem, o czym nie powiedziałam? Tutaj jeszcze mamy pytanie od pani Barbary, jak długo trwa film? Nie sprawdziłam, ale myślę, że tak standardowo. Podamy to w informacji, bo jeszcze nie zapisałam tego, przepraszam, ale myślę, że to jest, nie wiem, 1,5 godziny. Nie chcę strzelać, ale dzisiaj się to znajdzie na stronie. Link do strony, godzina 23 minuty. Także tutaj już pani Alina podpowiedziała. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Następne pytanie. Następne pytanie od pani Alicji. Do kiedy trzeba przesłać sprawozdanie z imprezy? Tak, wymóg jest taki oficjalny, że w ciągu tygodnia po nocy. Oczywiście, jeśli ktoś się spóźni z ważnych względów, nie jest to problem. Dla nas jest bardzo ważne, żebyście Państwo po prostu te sprawozdania zamieścili, w ogóle zamieścili, bo w ubiegłym roku było tak mniej więcej w... bodajże chyba 500 bibliotek podzieliło się wieściami, więc to było na 1300, które brały udział w akcji, dość mało. Chociaż wiadomości mnóstwo z takich 500 relacji. Także olbrzymia prośba, żeby po prostu taką relację napisać. Jeśli ktoś nie może w ciągu tygodnia, to niech się nie martwi, tylko po prostu ją zrobi później, ale jednak zamieści na stronie. Właśnie ważne też, żeby do nas nie przesyłać, tylko żeby zamieszczać na stronie. Wtedy Państwo możecie też sami je modyfikować, dodawać zdjęcia i samodzielnie jakby tym zarządzać. Dobrze. Tego pytania już może nie wklejam, ponieważ jest widoczne, ale przeczytam je dlatego, że dotyczy ono też filmu. Czy można zorganizować dwie projekcje? Oficjalnie nie. Nie, czyli nie, powinnam odpowiedzieć. Tylko tak, jedna. To jest jednorazowa projekcja, tak. Pytanie tutaj wklejam od Sylwii. Zaplanowałam akcję na 8 czerwca po południu ze względu na wiek uczniów i możliwości techniczne. Czy może tak być? Tak, oczywiście. Mówiłam o tym. Oczywiście takie względy są jak najbardziej zrozumiałe. Proszę działać 8. Tak jak biblioteki szkolne, które nie zawsze mogą w sobotę. Tworzyć się w weekend, tak. Tak, jeszcze takie pytanie. Czy koniecznie musimy wpasować się w temat, czy możemy sobie coś innego wymyślić?
Ależ oczywiście, że możecie Państwo. Zresztą tegoroczny temat jest tak szeroki, że trudno się w niego nie wpasować, ale spokojnie, to ma być tylko inspiracja. I jeśli ktoś ma już swój zaplanowany, co roku wymyśla swój oryginalny temat, to oczywiście proszę działać. I następne pytanie, które też jest widoczne na czacie, wklejone przeze mnie przez chwilę, czy biblioteki, które załapały się na paczkę, dostały jakąś mailową informację o tym? Może być ważne dla nie, myślę, że nie dostały, tylko po prostu na to wskazuje lista. Bo ta lista, która towarzyszy mapie, tam są numerki, po prostu te pierwsze 1600 to jest ta baza, która dostaje paczki, także tutaj nie ma wątpliwości. Tak jak mówię, termin wysyłki, kolejność wysyłania paczek nie jest związana z tą listą, bo jest uszeregowana alfabetycznie, natomiast niestety te powyżej 1600 no już nie dostaną. Mogą być jakieś pojedyncze przypadki, że ktoś tam się zdublował, co myśmy później wychwycili, ale to są absolutnie pojedyncze, czyli może dwie, trzy jeszcze dodatkowo, które nie potrafię powiedzieć. Myślę, że to powinien być dla Państwa wskaźnik, kto może liczyć na tę paczkę. No, uruchomiliśmy rekrutację w tym roku bardzo, wydawało nam się wcześnie, bo 15 stycznia i kilka razy jakby przypominaliśmy o tym, że to do 15 kwietnia gwarantujemy, że wszyscy Państwo dostaniecie. Po prostu no strasznie nam przygro, bo też byśmy chcieli wszystkim wysyłać, tylko po prostu no nie mamy możliwości finansowych, tylko o to chodzi, żeby wyprodukować tyle materiałów i też sama wysyłka tych paczek jest kosztowna. Także niestety w przyszłym roku polecam po prostu wcześniejsze zgłoszenia. Tak, i tutaj kilkoro spośród Was napisało, że dostaliście SMS-y. Rozumiem, że to jest taka forma tak, powiadomienia przez firmę tak, kurierską, tak? Która tak, to na pewno, to oznacza, że... Dokładnie, czyli wtedy ktoś, kto dostał... To znaczy, że paczkę dostanie. Załapał, to znaczy, że dostaje informację od kuriera, a ktoś, kto się nie załapał, dlatego że już zarejestrował się jako ta biblioteka powyżej tego limitu 1600, no to rozumiem, że po prostu no niestety w tym roku nie da rady. To też jest spowodowane tym, że co roku jest coraz więcej bibliotek, co nas oczywiście bardzo cieszy, ale to jest też tak, że nie można przewidzieć, ile was po prostu będzie, żeby też zaplanować, zabudżetować to wszystko, bo to jest oczywiście projekt, więc to wszystko musi mieć swoje pozycje w budżecie, tak żeby te kwestie już finansowe i projektowe były w porządku. Widziałam tutaj w międzyczasie pytanie dotyczące tego, w jakich terminach można zrealizować święto. Tutaj te terminy się pokrywają z Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom, tak? Czy to jest Tydzień Czytania Dzieciom kończy się 9, a jeszcze 10 obejmuje no, ta czyli od 2 do 10 czerwca, więc jeżeli ktoś chciałby 25 maja, no to niestety nie da rady, prawda? Więc to też takie ograniczenia są, ale one były zawsze. Od samego początku w akcji Noc Bibliotek zapewnialiśmy jakiś film i też te uzgodnienia z dystrybutorami no, były takie, że niestety musiały być jakieś ograniczenia, jeśli chodzi czy to o liczbę pokazów, czy to o termin, kiedy można było ten taki pokaz zorganizować. Pytanie dotyczące tego, gdzie można znaleźć webinarium do odtworzenia. Ono za kilka dni, mam nadzieję, że w poniedziałek już, to zobaczymy. Troszkę to pracy zajmuje, żeby ten plik przygotować, ale postaramy się naprawdę w miarę szybko. I będzie ten film do zobaczenia, czy film w sensie webinarium, nagranie webinarium do zobaczenia na stronie Nocy Bibliotek i na stronie biblioteki.org. Kiedy najpóźniej dojdzie paczka? O. Do środy w przyszłym tygodniu, tak jest w umowie. Gdzie na mapie można znaleźć ten numer z listy, o którym Panie wspominały? Pod mapą jest lista.
Na mapie nie ma numerów, tylko są znaczniki, natomiast pod mapą jest lista i tam po kolei są usytuowane biblioteki w kolejności zgłoszeń. Także każda ma przypisany numer i po prostu te, które mają wyższe numery niż 1600, to jest raptem 70 bibliotek, także myślę, że większość z Państwa, którzy tu jesteście z nami, zdecydowanie załapaliście się na te paczki, no bo tak jak mówię, do wczoraj było 1670 bibliotek, także spokojnie, no nieliczna grupa nie dostanie. Oczywiście, no zakładam, że jeszcze od dziś do samego dnia akcji sporo bibliotek się zgłosi, ale te już chyba raczej z takim poczuciem, no, że jakby wiadomo, że materiały już są wysłane i nie można na nie liczyć w wersji papierowej oczywiście, bo cały czas przypominam, że w wersji elektronicznej wszystko, co się da, udostępniamy na stronie nocbibliotek.org. Tak, tutaj jeszcze są pytania dotyczące miejsca, w którym można zorganizować projekcję filmu. Jeżeli biblioteka znajduje się w centrum kultury, gdzie mieści się również kino, czy projekcja filmu jest możliwa w kinie? Tak, moim zdaniem tak, tak, zgodnie. Tak, no, też mi się tak wydaje, ponieważ... Biblioteka jest jednym z organizatorów. To jest oczywiste, że w wielu bibliotekach nie ma możliwości technicznych. Myślę, że można też zrobić na skwerze pod chmurką kino. To już jakby to w Państwa gestii zostawiamy, jakbyście chcieli to zorganizować. Jeśli akcja jest organizowana w dwóch miejscach w tej samej szkole, są dwa pomieszczenia biblioteczne, w jednym jest grupa uczniów młodszych, a w drugim dzieci starsze. To jest pytanie od pani Doroty Wawrowskiej. Nie do końca rozumiem, czy tu chodzi o to, że to miały być dwie projekcje, bo jeżeli dwie, no to tutaj to nie będzie możliwe ze względu na ustalenia, uzgodnienia z dystrybutorem, więc to musiałaby być jedna projekcja, prawda? Zgodnie z umową tak. I pytanie również dotyczące projekcji filmu. Jak można zrobić techniczną próbę odtworzenia filmu? No, właśnie z tego powodu tak walczymy jak lwy co roku o plik, ponieważ dzięki temu, że dostajecie Państwo fizycznie plik z filmem na swój komputer, po prostu go ściągacie, to możecie zrobić wszelkie próby techniczne, po prostu odtworzyć go i zobaczyć, czy projektor dobrze działa i tak dalej, czy słychać dźwięk. Propozycje dystrybutorów są takie, żeby film udostępniać online, no bo wiadomo, że plik może trafić w różne miejsca, co oczywiście nie jest możliwe w tym wypadku, prawda, bo wszyscy działamy legalnie, ale no to jest taka ich obawa i zastrzeżenie, więc my wiemy właśnie, że z powodu, wiadomo, różnej jakości internetu i choćby takiego w ogóle ryzyka, że coś może się nie powieść, jeśli to będzie odtworzenie online, dostajecie Państwo od nas link do pobrania w pliku z filmem. Także tu nie powinno być problemu, żeby przygotować się technicznie. Pytanie od pana Krzysztofa. W kilku bibliotekach organizuje Noc Detektywów jako autor książek przygodowo-sensacyjnych. Czy także możemy skorzystać z filmu? Nie wiem, czy te biblioteki są u Państwa zarejestrowane. To jest kluczowe. Kluczowa informacja, bo licencja na film obejmuje biblioteki oficjalnie zgłoszone do akcji Noc Bibliotek 2018 z terminem 9 czerwca rozszerzonym w ramach tej licencji. Także niestety samo hasło, że coś się dzieje w bibliotece w nocy, zupełnie nie uprawnia do skorzystania z tego filmu. Zresztą też tylko biblioteki zarejestrowane, których dane mamy, których e-maile mamy, otrzymają ten link z hasłem do pobrania. Nie będzie go na stronie do dowolnego pobrania. I pytanie jeszcze jest takie, jakie filmy były w poprzednich latach? Pamiętasz, Kasiu, wszystkie? Tak, pamiętam. Co roku walka, co roku długa walka, więc pamiętam. Pierwsza edycja to był Sekret Eleonory, taki piękny francuski animowany film o tajemnicy czytania. Bardzo taki liryczny, poetycki, artystyczne kino. W kolejnym roku było Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki. W ubiegłym roku był Lasse i Maja, nie pamiętam tytułu, bo inny jest niż tytuł książki, ale oparty na tajemnicy diamentów, czyli biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Właściwie
te dwa ostatnie filmy, czyli Magiczne Drzewo i Las Seymaya, są bardzo właśnie w klimacie tych tarapatów. My jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu tarapatów. Może część z Państwa nie zna tego tytułu, ale bardzo o niego walczyliśmy, bo jest to film, który idealnie pasuje do naszej tegorocznej akcji. Jest nowy, dzieje się w Polsce, jest całkowicie polskich twórców. Towarzyszy mu książka, którą napisała reżyserka wspólnie z scenarzystką, równocześnie z filmem ona się ukazała. Nie jest tak, że najpierw powstał film, a potem książka, czy też, że film powstał na podstawie książki, tylko jest to jakby taka dodatkowa forma wyrazu. I ten, nie mówiłam o tym, ale w związku z tym, że bardzo nam zależało też na tym, żeby oczywiście dzieci przeczytały książkę, i bo ona rozwija pewne wątki z filmu, nie udało nam się uzyskać tej książki, bo już samo uzyskanie filmu było dużym wsparciem, ale udało nam się uzyskać, to też będzie w informacji o filmie, taką specjalną ofertę dla bibliotek biorących udział w Nocy Bibliotek na zakup tej książki z 30% zniżką. Też tam się wpisuje hasło w konkretnym sklepie, także z bardzo dobrymi cenami. Także jeśli bardzo zachęcamy do zakupu tej książki, jeśli nie macie jej Państwo, bo myślę, że to będzie to jakby takie wyjście poza samo medium filmowe. Dobrze, nie widzę więcej pytań takich merytorycznych dotyczących Nocy Bibliotek. Macie oczywiście jeszcze, kilka minut. Jeżeli jeszcze macie jakieś wątpliwości, to zachęcam do tego, żeby je wpisać. Widzę tylko pytanie od pani Krystyny, czy będzie zaświadczenie za udział, rozumiem, chodzi o udział w webinarium. My niestety jako organizatorzy webinariów takich zaświadczeń nie wystawiamy. Tych webinariów organizujemy bardzo dużo i to wymagałoby od nas takich to pracy, na którą nie mamy zasobów, tak szczerze mówiąc, i po prostu już jakby jakiś czas temu uznaliśmy, że akurat za webinaria takich zaświadczeń nie będziemy wystawiać, po prostu nie jest to możliwe. Nie wiem, czy inni organizatorzy webinariów, no chyba, że to jest organizowane w ramach jakiegoś projektu, no to wtedy tak, ale też się nie spotkałam z tym, żeby wystawiali. Nie wiem, jak to jest w przypadku Nocy Bibliotek, czy jest na przykład taki coś w rodzaju, nie wiem, zaświadczenia, że biblioteka organizowała, nie wiem, może Kasia się mogłaby... Bibliotek, tak, są elektroniczne takie podziękowania, dyplomy za udział w akcji, które wysyłamy zwykle na koniec roku, ale zobaczymy, jak będzie w tym roku, bo jeszcze nie wiemy, jak to dokładnie będziemy formalnie rozwiązywać. Natomiast oczywiście dostaną wszyscy Państwo takie podziękowania, rodzaj takiego dyplomu, certyfikatu za udział. Jeszcze chciałam tylko, przypomniałam sobie o jednej rzeczy, o której nie powiedziałam, chociaż mogę jeszcze, tak? A propos Herberta, Zbigniewa Herberta, który jest patronem roku i zawsze co roku też staramy się jakoś pamiętać o takich bohaterach wspaniałych literackich danego roku. Mamy taki materiał, który, znaczy mamy go już, ale jeszcze nie ma go na stronie. Bardzo fajny scenariusz gry takiej w przestrzeni biblioteki związanej z twórczością i biografią Herberta. Także zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego materiału, kiedy pojawi się na stronie, a stanie się to zaraz po, myślę, że jutro lub pojutrze, czyli w weekend, najpóźniej w poniedziałek, będzie on na stronie w takiej zakładce Herbert, która też na półce z pomysłami się pojawi. Także pamiętajmy jeszcze o tym, żeby jakoś też nie pominąć Herberta w czasie nocy. Tak, to jeszcze widziałam takie pytanie, czy kiedy dowiemy się, czy dostaniemy zgodę na wyświetlanie filmu. Rozumiem, że zgoda jest jednoznaczna z tym, że każda biblioteka, która się zarejestruje, niezależnie od tego, czy się zarejestrowała w tej puli takiej, które dostają materiały, czy później, to też może ten film zorganizować projekcję jednorazowo. Tak, czyli wszyscy możecie, pod warunkiem, że jesteście zarejestrowani na stronie Nocy Bibliotek i jesteście widoczni na mapie. Tak szybko jeszcze patrzę na wasze wypowiedzi, ale nie widzę już pytań merytorycznych, także powoli zmierzamy już do końca.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję za udział w webinarium, za Wasze komentarze, za Wasze pytania i w ogóle wypowiedzi jeszcze, na temat tego. Jeszcze Kasia chciała coś. Ja chciałam jeszcze przypomnieć o ankietach, czy możemy to zrobić teraz. I skoro jesteśmy jeszcze i mamy chwileczkę, to mam olbrzymią prośbę o odpowiedzenie na kilka pytań, które nas interesują w ankiecie. Na pożegnanie takie głosy od Was. Aha, czyli chodzi o tę ankietę. Dobrze. Ja już się przełączam. Przełączam się już na ten widok w prezentacji i już za chwileczkę uruchomię tą. To jest taka sonda, której chciałybyśmy się dowiedzieć po prostu, kto jest nowy, po drugiej stronie. Teraz z nami od początku świata. Nasze dzieci uczestniczyły wcześniej w akcji, czy na przykład uczestniczyliście we wszystkich edycjach, czy uczestniczyliście na przykład w jednej albo w dwóch, czy bierzecie udział po raz pierwszy. Działa to w ten sposób, że zaznaczacie sobie jedno pytanie, już widzę, że część bibliotek tak zrobiła, część z Was, część uczestników tak zrobiła i klikacie przycisk wyślij odpowiedź. Chyba on się tak nazywa. Ja mam troszeczkę inny ekran, ponieważ ja mam podgląd, ile osób odpowiedziało na pytanie. Już tak mniej więcej połowa uczestników, także troszeczkę sobie jeszcze parę sekund sobie poczekamy i o, już teraz zakończę możliwość głosowania. I już Wam teraz pokażę, jak to jest, bo to się tak właśnie rozłożyło mniej więcej porówno. Tak, czyli są nawet z nami weterani od pierwszej edycji, no właśnie, wspaniale. Weterani, ale też dużo gorąco pozdrawiam. Więc też się bardzo cieszymy, że ta propozycja dotarła też do nowych bibliotek, że jesteście zainteresowani po raz pierwszy. I że, jak rozumiem, też po raz pierwszy skorzystaliście z webinarium o Nocy Bibliotek, więc to też jest bardzo fajne. Nie wiem, Kasiu, czy jeszcze chciałabyś skomentować? Ja chciałam zapytać jeszcze o ewentualne przeniesienie Nocy Bibliotek na jesień, ale nie mamy do tego przygotowanej ankiety, tylko możemy po prostu poprosić o wypowiedzi na czacie, co o tym sądzicie, bo mamy taki pomysł i też sugestie. Są plusy i minusy, stąd wahania, bo wiadomo, że jeśli jest cudowna pogoda, to można skorzystać z pleneru, wyjść, prawda, z działaniami na zewnątrz, ale też jesień jest taką porą, gdzie jednak zmrok zapada wcześniej, już koło 16. Jakoś być może bardziej kojarzy się z czytaniem wieczorem, jest więcej czasu. I rozważamy, czy nie przenieść terminu nocy od kolejnej edycji na jesień. Co wy na to? Czerwiec jest newralgiczny w szkołach, ale tak właśnie, to się szkoły rozkłada na pół, bo niektórzy z Was mówią, że to jest bardzo dobry pomysł, że chyba byłoby lepiej, ale dużo że głosów czerwiec, za, ale, że czerwiec a jednak jest czerwiec. Okay. Zrobimy coś w czerwcu i coś w czerwcu i coś jesienią. Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, ponieważ będziemy... Może zorganizować dwie edycje. Letnią i jesienną, prawda? Chętnie, bardzo chętnie. Dziękuję bardzo za te głosy, bo widzę, że jest bardzo ich dużo i rozkładają się różnie, wiadomo, bo to nie jest prosty wybór. Są właśnie plusy i minusy obu rozwiązań, obu terminów, ale dzięki, że też nie uważacie tego pomysłu za całkiem zły. Mam wrażenie, że wręcz przeciwnie. Ja tylko jeszcze powiem o jednej rzeczy, o której już nie mówiłam w prezentacji, ale ponieważ są tutaj z nami bibliotekarze aktywni, wspaniali, twórczy, to powiem, że jako taką pewną odsłonę nocy, ale w zasadzie jest to niezależny projekt, już w poniedziałek startujemy z taką małą propozycją warsztatów w bibliotece, która nazywa się Domowy Rodzinne Historie o Słowach. Tam będzie w nim udział brało od 40 do 50 bibliotek, czyli bardzo mało, ale będą temu towarzyszyły też materiały bardzo ciekawe i książki od wydawców. Chodzi w skrócie o warsztaty rodzinne, gdzie pracujemy z językiem polskim, bo to jest w ramach programu Ojczysty, dodaj do ulubionych, z językiem
polskim naszym rodzinnym, czyli ze słowami, które z języka dzieci lub z przeszłości rodziny trafiły do takiego stałego naszego familijnego repertuaru słownego, czyli takie zabawy słowem i efektem tego będzie taki, będzie książeczka elektroniczna, która będzie na stronie. Bardzo zapraszam, żebyście zajrzeli w poniedziałek na stronę akcji Noc Bibliotek i zobaczyli, czy przypadkiem wam się to nie spodoba, bo ja też prowadzę ten program i bardzo, bardzo zachęcam do udziału w nim. Realizacja może być w ramach Nocy Bibliotek, ale może też być do końca lipca, także dużo później można spokojnie się do tego osobno przygotować. Pozdrawiam i dzięki. Dobrze, bardzo, bardzo wam dziękujemy jeszcze raz. Myślę, że na temat tego pomysłu przeniesienia będziemy jeszcze rozmawiać i będziemy może jeszcze pytać was, pytać biblioteki, pytać organizatorów i naprawdę bardzo dogłębnie to rozważać i brać pod uwagę wszystkie za i przeciw. I pewnie no, już niedługo się dowiecie, w jakim kierunku te dyskusje pójdą. Póki co jeszcze raz bardzo wam dziękujemy za udział. Życzymy sukcesów i w przygotowywaniu się do Nocy Bibliotek i w realizacji tych wszystkich super programów, które przygotowaliście. Dziękuję też Kasi za prezentację. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy usatysfakcjonowani odpowiedziami na pytania i wszystkimi informacjami, które dostaliście, że film się spodoba i będzie wielkim sukcesem. I do zobaczenia na nocy centralnej i waszych lokalnych nocach bibliotek. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.